Witam bardzo serdecznie. Kolejna partyjka. Gramy w co chcemy. League of Legends. Zaprezentuję tym razem Jarvana IV. Jest to off-tank. Dobry tank. Posiada również skille charakterystyczne dla supportów. My zagramy bardziej jako off-tank. Będziemy mieli trochę HP, trochę damage'a. W miarę wyrównane statystyki będę się starał zrobić. Zajmijmy się przede wszystkim samymi skillami, ale wpierw drużyny Ahri, Nocturne, Miss Fortune, Singed ze mną, Xin, Ryze, Soraka, Jarvan i Malafite. Malafite jest na bocie. Będzie trochę ciężko. Jestem ciekaw, z kim przyjdzie. Najprawdopodobniej z Xinem. Zobaczymy. Teraz tak. Pasywka. Pierwszy atak podstawowy zadaje celowi dodatkowe obrażenie wynoszące 6% obecnego zdrowia celu. Maksymalnie 400 punktów obrażeń. Efekt ten ponownie może zadziałać dopiero po 6 sekundach. Dość dobre, no zwłaszcza przeciwko postaciom, które mają bardzo dużo HP. Soraka i Malafite. Ciekawe ogółem. Użyłem jedną potkę. Ajajajajajajajaj. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Malafite mnie goni, ale udało mi się wybrnąć. Zużyłem do tego dwie potki w sumie. Używam też trochę many. Zagram teraz troszeczkę pasywniej, poczekam aż wróci Miss Fortune. I jak się tutaj sytuacja troszeczkę uspokoi, wtedy będę mógł się zająć omówieniem bardziej skinny. Trochę sobie podfarmimy. Już mam 430 złota, 9 creepów dobitych. Pierwsza krew niestety poszła na konto drużyny przeciwnej. No dobra, pierwszy skill, Jarvan pcha lancą, trafiony przeciwnik
ma osłabiony pancerz na 3 sekundy o 10%. Drugi zaś skill tworzy wokół Jarvana barierę spowalniającą przeciwników, dodatkowo dając sobie tarczę. Właśnie głównie ten skill świadczy o tym, że ma on funkcje supportowe. Kolejny skill charakterystyczny dla supportów, ponieważ daje on sojusznikom dodatkowe plusy. Jarvan rzuca chorągiew. Zapewnia ona okolicznym sojusznikom na 8 sekund bierne premie damascjańskiego sztandaru. Jarvan zaś otrzymuje podwójną, a ów premia jest 10% do prędkości ataku i 10 do pancerza. Na drugim poziomie już jest 13. Ulti Jarvana zaś jest bardzo ciekawym skillem. Jarvan rzuca się na przeciwnika w wybranym miejscu. Tworzy on pewnego rodzaju arenę, z której nie można się wydostać. Trzeba uważać, żeby nie zrobić tym krzywdy sojusznikowi. Nas tutaj ostro haraszuje. Ja sobie wrócę. Zakupię budki. Czekam, aż się zrekonwyruje mana i HP. Nie mogę wracać. Uciekł mi niestety. No cóż, szkoda. Soraka go jeszcze przyhirowała. No cóż, zdarza się. I tak. Top sobie całkowicie nie radzi, niestety. Rajs. Użył flasha. Mało many, ale
prawie całe HP. Malafajt ma 6 poziom, więc muszę uważać. Nie chciałbym się spotkać z jego ulti. Co prawda mam jeszcze swoje, ale... Wybaczcie, niestety katar okropny mnie dopadł. Kupię sobie troszeczkę HP. Jest 0 do 5. Jarvan ma już młotek. Nie wiem, co zrobiła Miss Fortune. Ja za to na pewno muszę ponownie wrócić. O, tutaj Malafajt. Może jednak wrócę za chwilę. Jeszcze jakieś nikłe szanse. Dobra, teraz mogę wrócić. Zrobię sobie ostrze chciwości. No i zginąłem. Niestety. Bardzo znowu trafiłem na team feederów. Wybaczcie. Katar. Drużyna przeciwna już jest w tej chwili dla nas nieosiągalna. Znowu gramy 4-4-2.
4 na 5. To jest po prostu totalnie żałosne. Odstraszyłem Jarvana, zużyłem do tego ulti. Ale ostatecznie Jarvan został pokonany. Niestety kolejna wieża nam padła. Gra jest ogółem skazana na porażkę, ale ja gram do końca. Nie mam zamiaru się poddawać z tego powodu. Za chwilę stracimy kolejną wieżę. Rise ma już dość pokaźny damage. Tutaj jest mała fight. Zdąży zginąć? Tak, Nocturne dobił Malafajta, ale to jest za mało, to jest stanowczo za mało, żeby cokolwiek zrobić. Musimy być w stanie zabić więcej postaci. Aha, mamy dwóch hackerów, czyli gramy w trzech. Gramy tylko w trójkę przeciwko pięciu. No cóż. Właściwie zerowe szanse na wygraną. Nie wiem, co musiałoby się stać, żebyśmy mogli to wygrać. W tej chwili nawet widzę, że gramy już tylko w dwójkę. Musielibyśmy po prostu ich ownić na każdym kroku. Full death, zerowy push i nafinować się tak, żeby w pojedynkę móc cokolwiek zrobić. W tej chwili najprawdopodobniej jestem już martwy, ale jest szansa, że Malafajt mnie jeszcze dobił. Mówię, w tej chwili szanse są zerowe. Ja nie mam nic. Zaczęło się w sumie w miarę sensownie, a w jednej chwili po prostu dostajemy w dupę. Udostępnię ten materiał tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, czego można się czasem spodziewać po sojusznikach. Po prostu bezmyślnie się poddają, jakby to było coś złego, walczyć do końca, lepiej po prostu odpuścić sobie, tak, stanąć i jawkować. Super zabawa. Ja się z tym nie zgadzam, bo to jest tak naprawdę czyste chamstwo.
Miss Fortune wróciła do akcji. Chyba mnie obiją. Tak, niestety. Mimo, że wziąłem cały damage na siebie, to nic nie pomogło. Nie jestem w stanie nic zrobić, tak. Ari, o dziwo, się ruszyła. Ale co? Z siódmym levelem, co ona tak właściwie może zrobić? Nic. No, który sam się solo wpakował. Zbieram naprawdę niewielkie ilości złota. To jest nic w porównaniu z tym, co potrzebowałbym, żeby... Żeby chociaż cokolwiek zrobić. Jeszcze Nocturne sksował mi Blue. W taki sposób to na pewno nie wygramy. Poczekam, aż się naładuje cała mana. Właśnie Nocturne przegrywa. Aż się dźwięk zwiesił. O, próba odnowienia połączenia. Małe problemy. Dziwne, bo mam dobry ping. Zupełnie jakby serwer lagował. Po prostu zniknąłem. Nie wiem, co to miało być. W każdym razie, no, to już jest koniec gry. Jakby nie było. Żadnej szansy. Nawet jeżeli to defniemy, to oni już mają odkryty inhibitor, a... We dwóch mnie dopadli. Takich Jarvan ma Farmoga, młotek, trochę defa. Xim też ma już całkiem niezłe itemy. To jest totalnie bez sensu. No cóż. To jest druga właściwie taka gra, tylko ta jest jeszcze tragiczniejsza niż poprzednia. Bo w tym przypadku no totalnie nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Thank you.
Dostajemy ostro po dupie. Mnie tutaj Rajs próbuje dobić. Jeszcze mu się może to udać. Ściągnąłem FK na combo. Słodko po prostu. Tak, no. A jest. Totalny luz. Mam blue i co z tego, skoro nic tu zrobić się nie da. Mega miniony wchodzą już z dwóch miejsc. No to tyle. To jest przykład, jak bardzo nierozważni bywają gracze. Po prostu sobie wychodzą albo awkują, nic nie robią. Zdarza się i tak. Ja nie byłem w stanie tutaj nic zrobić. Z pewnością nagram jeszcze jeden materiał z Jarvanem, ponieważ za bardzo nie byłem w stanie nawet pokazać jego możliwości. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, powodzenia i obyście nie trafili na takie drużyny jak ja w tej chwili. Hej!